Nigdy nie narzekaliśmy na nadmiar wielkich sprinterów. Mimo to nasze sztafety, szczególnie te 400-metrowe, z każdej wielkiej imprezy przywożą medale. Ostatnio królują kobiety w postaci aniołków Matusińskiego, ale i panowie nie zostają w tyle. To przecież halowi rekordziści świata z ubiegłego roku. Za sukcesami męskiej sztafety od ponad 20 lat stoi Józef Lisowski. Stąd też nazwa dla drużyny 400-metrowców, potocznie u nas zwanych Lisowczykami. Niegdyś w tej drużynie był obecny minister sportu i turystyki Witold Bańka, który opowiedział nam o sile tego zespołu. To jest tak, że bieg na 400 metrów to jest niezwykle trudny dystans, można powiedzieć chyba najbardziej morderczy w całej królowej sportu, obok maratonu, ale to jest innego rodzaju wysiłek. Natomiast siłą naszej sztafety jest to, że my potrafimy raz przede wszystkim dobrze zmieniać nas w strefie zmiany, przede wszystkim, że biegamy równo, tak? Indywidualnie nie jesteśmy w stanie rywalizować z Amerykanami, ale już w sztafecie jest ta dodatkowa siła, ta dodatkowa moc. My w drużynie potrafimy się szczególnie mobilizować i to chyba pokazuje, że nasza sztafeta od wielu lat właśnie przywozi medale. To wielki zaszczyt móc być w jakimś tam małej części członkiem tej całej pięknej historii, a ostatni medal z halowych mistrzostw świata i rekord świata naszych chłopaków to jest tylko dowód tego, dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem kiedyś biegać 400 metrów. Rekordzistą świata z Birmingham był Karol Zalewski, zawodnik AZS-u AWF-u Katowice. To właśnie na Mistrzostwach Świata w Wielkiej Brytanii nasza czwórka spektakularnie udowodniła, że można na nią liczyć. Jak to jest być mistrzem świata? No na pewno trochę się zmieniło. Zmieniło się tyle, że po tym dużym sukcesie zmieniłem klub. Jestem teraz w AZS-ie Katowice. Nadal mieszkam w Olsztynie, ale tutaj staram się jak najczęściej być w Katowicach. Bycie mistrzem świata, no niektórym odbija palma od głowy, ale chyba mi to nie grozi. Lisowczycy zawsze będą liczyć się na wielkich imprezach. Józef Lisowski kiedyś jednak odejdzie i ktoś inny będzie musiał poukładać tę drużynę w sztafecie.